Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Niemilitarystach. Przed nami siódmy odcinek serii Polowanie na Bestię. Historia Admiral Graf Szpe. Tym razem faktycznie jest to ostatni odcinek w tej serii. Zajęło mi to trochę dłużej niż pierwotnie zakładane 3-4 odcinki. Ale jestem zadowolony z tego jak ta seria ostatecznie wyszła. Mam nadzieję, że Wy też. Jednocześnie, bo to pytanie się non-stop przewija. Epopeja Yamato jest chwilowo wstrzymana. Potrzebuję do dokończenia jej określonych, konkretnych materiałów. Pan Panda, któremu bardzo dziękuję, mi tu bardzo, bardzo pomaga i część potrzebnych mi rzeczy już mi ogarną. Ale jedna pozycja, a konkretniej jeden okres działań tych okrętów wciąż jest niewystarczający, jak dla mnie pokryty odpowiednią literaturą. Dopóki jej nie ogarnę dopóty to będzie tkwił w doku. Niestety, trudna rzeczywistość natury mojego kanału. Ale, proszę Państwa, mamy dużo do powiedzenia w dzisiejszym odcinku, także nie mamy czasu na czczegadanie. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Bestia została pokonana. Groźny Admiral Graf Szpe był teraz płonącym, dymiącym wrakiem z wnętrznościami rozerwanymi przez ładunki wybuchowe, powoli osiadającym w mulistym dnie estuarium Rio de la Plata. Na myśliwych czekały nagrody i honory, przejęcie godne bohaterów i owacje w alianckich portach. Ajax i Achilles kontynuowały dzielną służbę do końca wojny i dłużej, natomiast dla HMS Exeter los szykował ciężką próbę, tym razem na wodach Pacyfiku. Załoga Admiral Graf Spee została internowana w Argentynie. Ich losy były różne, Część pozostała w Ameryce Południowej do końca wojny, zakładając rodziny i układając sobie życie w obcym kraju. Część wróciła do Niemiec, podejmując służbę na kolejnych okrętach wojennych Kriegsmarine, odnosząc zwycięstwa lub tracąc życie w odmentach oceanu. Hans Langsdorff, po upewnieniu się, że jego zobowiązania wobec załogi zostały wypełnione, wybrał inną drogę i popełnił samobójstwo, kończąc swoją karierę w dramatyczny sposób. Finalny rozdział naszej opowieści chcę poświęcić pewnym aspektom tej historii, o których do tej pory tylko wspomniałem, ale przede wszystkim spróbujemy podsumować historię Admiral Graf Spee i przeanalizować poszczególne elementy związane z tym okrętem. A ta analiza posłuży nam w jednym celu – w wydaniu werdyktu co do skuteczności i zasadności projektu i koncepcji pancernika kieszonkowego. Jednocześnie zaznaczam, choć staram się być obiektywny w ocenie przedmiotów moich analiz, to do pancerników kieszonkowych żywię dużą sympatię, więc moja opinia może nie być w 100% bezstronna. Szerszego omówienia domaga się z pewnością postać Hansa Langsdorfa. Dowódca Admiral Graf Spee był bardzo nietypową postacią nie tylko wśród oficerów Kriegsmarine, ale nawet w szerszym ujęciu wśród oficerów marynarek wojennych na świecie. Langsdorff urodził się w 1894 roku i co ciekawe, w jego rodzinie nie było żadnych powiązań z marynarką wojenną. Langsdorfowie byli rodziną prawników, a mimo to młody Hans wybrał drogę kariery prowadzącą na pokłady okrętów Flotte. W 1914 roku, kiedy wybuchła I wojna światowa, został przydzielony na pokład lekkiego krążownika SMS-Medusa. Langsdorff był zdolnym, ambitnym oraz dystyngowanym człowiekiem i szybko piął się po szczeblach oficerskiej kariery. Bitwę Jutlandzką spędził na pokładzie drewnota SMS Grosser Kurfürst, jednego z nowszych dodatków do floty cesarskich Niemiec, jako porucznik. Po wojnie pozostał w marynarce, co wcale nie było takie pewne w tych trudnych dla Republiki Weimarskiej czasach. W 1927 roku objął dowództwo w półflotyli torpedowców które to stanowisko piastował do 1930 roku, kiedy został przeniesiony do Berlina, gdzie służył jako oficer sztabowy i łącznik między Reichsmarine a Reichswehrą. W Berlinie przyszło mu spędzić kolejnych 6 lat, do 1936 roku, kiedy został skierowany jako oficer sztabowy na pokład Admiral Graf Spee, służąc jego ówczesnemu dowódcy kontradmirałowi Hermanowi Böhme. Wreszcie 1 listopada 1938 roku objął dowództwo Korsarza, które pełnił aż do swojej śmierci. W 1939 roku miał 44 lata, więc był no, dość młodym człowiekiem, jak napięcowane stanowisko, w pełni sił. Langsdorff w opinii otaczających go oficerów miał bardzo wysoką ocenę nie tylko jako wysokiej klasy oficer, taktyk i specjalista, ale również jako człowiek bardzo honorowy, z zasadami i sposobem bycia dżentelmena. Z pewnością jego styl życia i sposób, w jaki się prowadził, pomógł mu w karierze, jak i jego gorący patriotyzm oraz niezachwiana lojalność wobec niemieckiego rządu, jaki by on nie był. I tu docieramy do pewnego jątrzącego problemu. Hansa Langsdorfa owija pewien mit, pielęgnowany usilnie przez różnych ludzi i różne agencje przez lata – Dość ostrożnie i z pewną rezerwą poruszam ten temat, bo leży on blisko polityki i dyskusji światopoglądowych, o których to, czy w których to dyskusjach mm, budzą we mnie negatywne odczucia, ale być może koniecznym jest poruszenie tego tematu. Otóż Hansa Langsdorfa często przedstawia się jako tak zwanego dobrego Niemca człowieka, który służył w marynarce III Rzeszy. Ale nie będącego nazistą i jednocześnie krytycznie nastawionego do panującego ustroju Adolfa Hitlera. Niestety taki rys nie ma uzasadnienia w rzeczywistości. Langsdorff był bardzo blisko politycznej zawieruchy lat 30. w Niemczech, kiedy Republika Weimarska wyzionęła ducha stanęła i stała się trzecią Rzeszą. Był w Berlinie, kiedy Hitler objął władzę, kiedy rozpoczęły się pierwsze pogromy żydowskie, jak tragiczna noc długich noży. Jego stanowisko było powiązane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Nie ma co prawda żadnego dowodu, by sądzić, że Hans Langsdorf był z tymi wydarzeniami w jakikolwiek sposób powiązany, ani też, że popierał działania swoich przełożonych. Jednakże faktem również jest to, że wśród tych tragicznych wydarzeń budowała się jego kariera i miały miejsce promocje nań spływające. Czy to oznacza, że popierał działania rządu, w którego siłach zbrojnych służył? Nie wiadomo. Czy wygłaszał sprzeciw wobec kierunków, w którym szła polityka jego kraju? Wątpliwe. Gdyby tak było, raczej nie czekałyby go dalsze awanse i własne dowództwo na admiral Graf Szpe. Najpewniej nie wyrażał sprzeciwu, ani też nie wyrażał pochwał dla brutalnych akcji dziejących się wokół niego, acz z pewnością musiał być świadom, że miały one miejsce i kto był za nie odpowiedzialny. Nie wiadomo, czy Hans Langsdorff należał do NSDAP. Nie zachowały się dokumenty potwierdzające ani też zaprzeczające takiemu członkostwu. Ale wydaje się, że raczej nie angażował się w politykę więcej niż wymagała tego od niego jego służba. Natomiast wiadomo, że obaj jego synowie wstąpili i byli aktywnymi członkami Hitler Jugend, co było również popierane przez Langsdorfa. Czytacza się często dwa wydarzenia. Mające świadczyć o antynazistowskich sentymentach Langsdorfa. Oba wspomniałem w poprzednim rozdziale, czyli pierwsze, czyli oddanie tradycyjnego salutu poległym marynarzom w trakcie pogrzebu 15 grudnia, oraz drugi, Langsdorf miał rzekomo okryć się czy owinąć się flagą cesarskiej marynarki wojennej z okresu I wojny światowej, a nie flagą Kriegsmarine. Pierwszy aspekt już omówiliśmy w poprzednim materiale. Hans Langsdorf salutuje zgodnie z obowiązującym go kodeksem. Poprawnie oddając tradycyjny salut wojskowy, a nie hitlerowskie pozdrowienie. Nie jest to w żaden sposób powiązane z niechęcią, sprzeciwem, kontestacją nazistowskiego ustroju Niemiec. Drugi aspekt, czyli owinięcie się tą flagą cesarskiej marynarki wojennej, zrodził się z artykułów prasowych, które fałszywie informowały, że ciało Langsdorfa zostało znalezione owinięte właśnie w ową banderę, a nie w banderę Kriegsmarine. To również było interpretowane jako znak sprzeciwu i odcinanie się od polityki trzeciej Rzeszy. Nie znajduje to jednak żadnego potwierdzenia w faktach. Co więcej, skąd Langsdorff miałby wziąć ową flagę cesarskiej marynarki Niemiec? Czy nosił ją ze sobą, brał ją ze sobą w rejs i to ją akurat wybrał, a nie banderę Kriegsmarine zdjętą z jego własnego okrętu, gdzie jego własna załoga krwawiła w niedawnej bitwie? No to oczywiście nie ma najmniejszego sensu. Oba te fakty były dalej kreowane przez aliancką prasę, która miała na celu ukazanie, że dzielny dowódca niemieckiego okrętu sprzeciwiał się działaniom Hitlera. Więcej światła na ten aspekt rzucają wspomnienia kapitana Patryka Dow'a z Afrika Shell. Jak wspomniałem, między nim a Langsdorfem nawiązała się nić sympatii, jeżeli nie przyjaźni, i wielokrotnie rozmawiali na pokładzie Admiral Graf Spee. Te rozmowy były przytaczane w spisanych przez Dow'a wspomnieniach, Osobiście zawsze jestem ostrożny czy ostrożnie podchodzę do tego rodzaju źródeł. Tu również nie mamy potwierdzenia takowych informacji przez drugą stronę z oczywistych powodów. Z tych rozmów jednak wynika obraz Langsdorfa wiernie oddanego Hitlerowi, jak i prowadzeniu wojny przez Trzecią Rzeszę, którą uważa za sprawiedliwą i uzasadnioną. Również Dołów przytacza pewne opinie Langsdorfa dotyczące kontrowersyjnych wydarzeń w kraju, takich jak aresztowania przeciwników reżimu, które również usprawiedliwiał jako uzasadnione. Burzy to wizerunek Langsdorfa jako człowieka krytycznie nastawionego do drogi, jaką obrał jego kraj. Czy zatem Langsdorf był nazistą? Tu skłaniam się do dość stanowczego: tak, popierał Adolfa Hitlera, popierał wojnę, jego synowie byli w Hitler a dowodów na sprzeciw wobec reżimu nie ma żadnego. To powiedziawszy jednak, czy był fanatykiem tej ideologii? I tu z kolei raczej należałoby powiedzieć, że nie. Langsdor był bardzo inteligentnym człowiekiem, dystyngowanym z klasą, ale przede wszystkim był gorącym patriotą kochającym swój kraj. Wychowany na tradycyjnych wartościach cesarskiej marynarki, cenił honor, umiejętności i profesjonalizm. Mówił płynnie po angielsku, dzięki czemu w swoich rozmowach z kapitanem Dow nie posługiwał się tłumaczem. Również dał się poznać jako sympatyk Royal Navy i brytyjskich ludzi morza. Jeńców z zatopionych statków traktował bardzo dobrze, z szacunkiem, respektem, co znajduje potwierdzenie w wielu opiniach marynarzy, którzy zostali zatrzymani na pokładzie Admiral Graf Spee. Stoi tutaj w opozycji do Heinricha Dał, Dow, dowódcy Altmarka, który średnio się przejmował losem jeńców z zatopionych statków. I znany był ze swoich antybrytyjskich sentymentów. Langsdorff zatem jawił się jako człowiek, który wierzył w Adolfa Hitlera, wierzył w słuszność sprawy niemieckiej, ale niekoniecznie podzielał, czy też niekoniecznie mógł w ogóle wiedzieć o bestialskich aspektach ideologii, której służył świadomie lub nieświadomie. Drugim aspektem związanym z osobą Hansa Langsdorfa są pewne decyzje, które podejmował, a które uważane są za kontrowersyjne. Atak na Doric Star, wybór Rio de la Plata jako finalnego celu rajdu, dowodzenie w trakcie bitwy, wejście do Montevideo i wreszcie samo zatopienie Admiral Graf Spee. Przeanalizujmy je więc po kolei. Atak na Doric Star słusznie podaje się jako pierwsze ogniwo łańcucha wydarzeń, które ostatecznie doprowadziło do końca rajdera. Dla przypomnienia, 2 grudnia 1939 roku Admiral Graf Spee Dojrzał w oddali na horyzoncie sylwetkę statku transportowego i z dużej odległości oddał dwa strzały do ofiary, próbując zmusić ją do zatrzymania. Odległość dzieląca korsarza od Dorikstar wynosiła około 32 km w momencie oddania strzału. Cała akcja, więc zakrawa na jakiś żart, jest, jest nawet dosyć śmieszna. Pierwszy strzał oddany był z takiej odległości, że z pokładu transportowca nie było widoczne, kto do nich strzela. Po prostu pocisk upadł w wodę, marynarze na Dorikstar rozejrzeli się dookoła i nic nie widzieli. Dopiero kiedy z korsarza padł drugi strzał oddany po 10 minutach, marynarze na Dorik Star zaobserwowali na horyzoncie szczyt dziobowej nadbudówki Admiral Graf Spee. To dało załodze statku bardzo dużo czasu na nadanie dokładnego i rzetelnego sygnału ostrzegawczego, który umieścił korsarza na mapie w konkretnym punkcie i uruchomił machinę Royal Navy. Jest to bardzo dziwna decyzja Langsdorfa, jaskrawo wyłamująca się z dotychczasowego modus operandi dowódcy. Co więcej, przy kolejnej ofiarze Tairoa, Langsdorf wraca do poprzedniego sposobu, skrytego sposobu podejścia do napotkanej ofiary. W przypadku kolejnych decyzji jakie podjął dowódca korsarza Będę starał się ukazać, że nie posiadał on pełnej swobody w ich podejmowaniu, lub że musiał wybrać między różnymi odcieniami złych możliwości, złych wyborów. Tutaj jednak, przy Dorik Star, Langsdorff miał wolną rękę. Mógł podejść do swojej ofiary tak jak poprzednio, mógł zaatakować z bliższej odległości, lub mógł w najgorszym razie zupełnie odpuścić transportowcowi. Decyzja o ostrzelaniu Dorik Star z tak dużej odległości. Była bardzo dużym błędem Hansa Langsdorfa, w efekcie wskazujący admiral Graf Spee na podążanie drogą, która zawiodła go do Montevideo. Kolejną decyzją był wybór Rio de la Plata jako finalnego aktu jego korsarskiego rajdu. Poza to, poniżej Streunchal, Langsdorf zmienił wcześniej zaplanowany kurs na wybrzeża Brazylii na rajd do estuarium Rio de la Plata. W retrospekcji, oczywiście była to niefortunna decyzja prowadząca do bitwy. Jednakże Langsdorff nie mógł znać dokładnej pozycji brytyjskich okrętów. Nie wiedział również, że będą operować one jako jedna eskadra. O tym nieco później. Miał równocześnie praktycznie pełne magazyny amunicji. Był zatankowany i poza silnikami w pełni sprawny. Z danych, które posiadał, wynikało, że wokół Rio de la Plata będzie większy ruch, a więc większe szanse na tłustą zdobycz. A jeżeli napotka okręt wojenny, to Admiral Graf Spee powinien sobie z nim poradzić. Oceniamy decyzję ataku na Rio de la Plata jako błąd, bo ostatecznie doprowadziło to do bitwy. Jednakże gdyby nie sygnał z Doric Star Arut pojawiłby się przy estuarium dzień później, prawdopodobnie w wyniku sygnału z Tyroa. A wtedy korsarza już by tam nie było. Błędem nie było atakowanie Rio de la Plata, błędem było zignorowanie sygnału zatopionego Doric Star. Gdyby admiral Graf Spee zaatakował estuarium dzień wcześniej lub dzień później, uszedłby prawdopodobnie z życiem. Zbieg okoliczności spowodował, że tak się nie stało, ale zbieg okoliczności wydaje się być poza zasięgiem decyzji dowódcy. W przypadku bitwy ze skadrą Haruda mamy tutaj trzy ważne decyzje wymagające analizy. Wybór pozycji, z której Langsdorff dowodził, manewrowanie okrętem i decyzję o wyborze celu. W trakcie bitwy Langsdorff dowodził z Forturm odkrytej pozycji umieszczonej wysoko na nadbudówce dziobowej. Był to mały pomost otaczający wieżową nadbudówkę tuż pod stacją kontroli ognia, osłonięty tylko przez skromną stalową obudowę. Z jednej strony dawał znakomite pole obserwacji dla dowózcy, rzecz bardzo ważną, tym bardziej w walce z przeważającym liczebnie przeciwnikiem, do tego atakującym z dwóch kierunków. Z drugiej jednak strony to miejsce posiadało tylko podstawowe urządzenia komunikacyjne. Dowódca miał utrudniony kontakt ze swoim sztabem, z oficerem artylerii, ze stylówką, z grupami naprawczymi. A do tego Forturm był praktycznie niezabezpieczony od ognia artylerii. Langsdorf nie tylko został ranny, kiedy w bliskiej odległości wybuch pocisk i uderzył w dowódcę odłamkami, ale również nieco później wybuch sześciocalowego pocisku rzucił nim o pokład i pozbył, pozbawił przytomności na krótki czas. Wybór tego miejsca faktycznie był niefortunny. W nadbudówce pancernika kieszonkowego znajdowały się miejsca zapewniające podobną widoczność dookoła okrętu, a jednocześnie dające znacznie lepszą ochronę. Choć Langsdorff został tylko lekko ranny, to odniesienie, odniesione obrażenia mogły mieć wpływ na sprawność dowodzenia okrętem. Kolejnym błędem jaki wytyka się Langsdorffowi jest nadmierne manewrowanie okrętem. Hans Langsdorff posiadał specjalizację w broni torpedowej i w broni minowej również, i tu wysnuwa się argument, że to doświadczenie spowodowało, że zbyt gwałtownie i zbyt często manewrował admirał Graf Spe, wykonując uniki torpedowe, ale tym samym utrudniając pracę artylerzystom. Z tym argumentem stanowczo się nie zgadzam. Po pierwsze, owszem, Langsdorff mógł być specjalistą od torped. Ale posiadał duże doświadczenie w dowodzeniu, w pracy sztabowej, w manewrowaniu całym zespołem. Inaczej mówiąc, no nie było to jego pierwsze rodeo. Po drugie, argument zbyt częstego manewrowania znajduje sam w sobie błędny. Jeżeli dowódca ma podejrzenie, uzasadnione podejrzenie, że przeciwnik wystrzelił torpedy, to należy wykonać unik. Brytyjskie okręty nie tylko wielokrotnie znajdowały się w pozycji do, w pozycji do odpalenia torped, ale też i faktycznie je odpaliły. Admiral Graf Spee to nie Bismarck, który może przyjąć trafienie torpedą i popłynąć dalej bez większych problemów. Tego rodzaju trafienie mogło być wyrokiem dla okrętu, albo natychmiastowym, albo odwleczonym w czasie. Jedno trafienie torpedą wystarczy, więcej nie trzeba, a w przypadku artylerii zawsze można oddać kolejną salwę. Ostatnią decyzją, ostatnią decyzją którą się podważa jest pozostawienie przez Langsdorfa rannego etc a skupienie się na Ajaxie i Achillesie. Tu rzecz jest faktycznie dyskusyjna. Z jednej strony zatopienie Exetera było faktycznie możliwe. Brytyjski okręt był ciężko uszkodzony i bezbronny. Admiral Graf Spee mógł skrócić dystans do rannego krążownika i albo dobić go działami, albo wykończyć torpedami. Jednocześnie zasłaniając się od atakujących go leandrów zasłonami dymnymi. Nie rozwiązywałoby to problemów Langsdorfa, ale zapewniłoby mu duży, duży sukces. Langsdorf jednak decyduje się na pozostawienie Exetera i zaatakowanie lekkich krążowników. Najpewniej jego planem było uszkodzenie lub zatopienie ich i oderwanie się od przeciwnika. Langsdorf chciał przede wszystkim ocalić swój okręt. Drugą stroną jego decyzji więc byłaby chęć przetrwania. Ajax i Achilles, widząc, że Admiral P skupia się na Exeterze. Mogłyby jeszcze gwałtowniej skrócić dystans i zacząć już faktycznie mielić korsarza, potencjalnie również wyprowadzając groźniejsze, bo z mniejszej odległości ataki torpedowe. Langsdorff ważył więc tutaj szansę powodzenia ataku na Exetera, versus szansę na odniesienie groźnych uszkodzeń od lekkich krążowników. Ostatecznie wybrał drugą opcję, starając się przegonić kąsające psy gończe Harwooda. Jednoznaczna ocena jest trudna do podjęcia. Osobiście skłaniam się ku mm, decyzji, że mm, Langsdorff powinien dobić, etc. okręty Harwooda i tak miały przewagę prędkości, więc kiedy sytuacja zaczęła się robić groźna, po prostu oderwały się od walki i zaczęły śledzić okręt Langsdorfa z bezpiecznej odległości. Także decyzja dowódcy Admiral Graf Spee nie przyniosła pożądanego efektu. A gdyby zatopił Exetera, to mógłby dopisać ogromny sukces na swoje konto. Langsdorf wybrał ostrożnie i wydaje się, że tym razem błędnie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji podjętych przez Langsdorfa jest wybór Montevideo jako portu, w którym Ryder znajdzie chwilę wytchnienia. Urugwajski port, jak się okazało, stał się pułapką dla Admiral Graf Szpe. Czy zatem Langsdorff miał lepsze alternatywy? By dobrze ocenić decyzję niemieckiego dowódcy musimy zrozumieć w jakim stanie był admiral Graf Spee po bitwie. Zdolność bojowa korsara została uszczuplona w stopniu nieznacznym, artyleria była sprawna, systemy kontroli ognia również. Wśród załogi straty były nieznaczne, silniki nie odniosły żadnych uszkodzeń, choć ze względu oczywiście na czas operowania czy czas jaki korsarz spędził poza bazą domagało się już przeglądu i remontu. Uszkodzenia jakie odniósł okręt nie dotyczyły zatem jego bojowych możliwości, a dalszej zdolności do żeglugi. Możemy je zawrzeć w trzech punktach. Uszkodzenie poszycia kadłuba, zniszczenie instalacji oczyszczającej paliwo, zniszczenie kuchni i urządzenia destylującego wodę pitną. Admiral Graf Spee, nawet w nieuszkodzonym stanie, nie należał do najlepszych żeglarzy na świecie. Jego dzielność morska była średnia, okręt lubił brać na pokład dużej ilości wody, do tego stopnia, że wieża A w sztormowej pogodzie była wyłączona z akcji. Do tego kształt dziobowej nadbudówki działał jak żagiel, zjawisko znane m.in. dowódcom czy kapitanom pancerników typu Nelson, dodatkowo utrudniając manewrowanie okrętem przy silnym wietrze i silnej fali. Uszkodzenia poszycia, w szczególności duża dziura na dziobie w przypadku długiego rejsu na wzburzonym morzu w ciężkiej zimowej pogodzie, reprezentowały duże zagrożenie dla okrętu. Do kadłuba korsarza wlewałaby się woda, która powodowałaby przechyły i trym na dziób, potęgując problemy z poruszaniem się pancernika kieszonkowego. Zniszczenie instalacji oczyszczającej paliwo prezentowało kolejny problem. W tej sytuacji Admiral Graf Spee dysponował jedynie paliwem oczyszczonym przed bitwą. Tutaj doczytałem nieco więcej na ten temat i jakby muszę sprostować pewną rzecz. Generalnie paliwo do silników wysokoprężnych na okrętach zawiera duże ilości zawiesiny, którą należy odfiltrować nim poda się je do silników. Paliwo więc przepompowuje się ze zbiorników do specjalnego urządzenia, gdzie zawiesina jakiś piasek, muł, tego rodzaju rzeczy, i woda opada na dno, a paliwo unosi się ku górze. Następnie paliwo jest odfiltrowywane i podawane do silników, a owa zawiesina i woda usuwana. W przypadku uszkodzenia tej instalacji istnieje możliwość podawania niefiltrowanego paliwa prosto do silników, ale to powoduje szybko spadającą wydajność napędu oraz przede wszystkim grozi awarią i uszkodzeniem silników i to w bardzo krótkim czasie. Tym samym jakikolwiek dłuższy rejs byłby praktycznie niemożliwy, jeżeli nie zostaną wykonane konieczne naprawy. Tutaj z Należy teraz to umieścić to sprostowanie. W poprzednim materiale powiedziałem, że chodziło tutaj o urządzenie oczyszczające smar do silników. Nie ma dokładnie 100% pewności, ale wydaje się, że jest to jednak urządzenie oczyszczające właśnie to paliwo, a nie smar. Także tutaj dodaję taką notkę. Podobny problem przedstawiały zniszczenia dokonane w kuchni pancernika kieszonkowego. Na pierwszy rzut oka rzecz trywialna. Jeżeli chociażby porównamy to do uszkodzeń, jakie odniósł HMS Exeter, jednakże w przypadku Admiral Graf Spee nie tak banalna, jakby się mogło wydawać. Na pancerniku kieszonkowym przebywało około 900 do 1000 osób, oficerów i marynarzy jeńców z zatopionych statków. Tych ludzi należy wyżywić i zapewnić im dostęp do wody pitnej. Na okręcie były zapasy wody, ale zdecydowanie zbyt małe, wystarczyły one na dopłynięcie do kraju. Tu niestety odzywa się wyjątkowa pozycja trzeciej Rzeszy która nie posiadała zamorskich terytoriów, do których mógłby się schronić admiral Graf Spee. Finalnie, pomijając kwestię uszkodzeń, musimy wziąć pod uwagę stan amunicji. Niemiecki okręt dysponował około 180 pociskami do dział głównego kalibru. Większość z nich stanowiła amunicja przeciwpancerna. Działa 15 cm posiadały wystarczający zapas, ale jednocześnie, jak do tej pory, okazały się kompletnie bezużyteczne. I teraz, biorąc pod uwagę... To, co było powiedziane. Przyjrzyjmy się możliwościom, jakie posiadał Langsdorff. Czy Langsdorff mógł się skierować na Otwarty Atlantyk? I tu odpowiedź brzmi: tak, taka możliwość była. Harwood przerwał walkę z niemieckim okrętem i dyskusyjne jest, czy chciałby ją ponownie podjąć tymi samymi siłami. Zatem teoretycznie Langsdorff mógłby skierować się na Otwarty Atlantyk albo w kierunku północnym do Rio de Janeiro, lub w kierunku południowym ku wybrzeżom Argentyny, lub jeszcze dalej na południe. Aż na południe od Falklandów. Tylko co dalej? Gdyby popłynął na północ, byłby zupełnie sam, a wspomniane problemy nie byłyby rozwiązane. Mógł zawinąć do Rio de Janeiro, ale tamtejsza infrastruktura była dyskusyjna. Ukształtowanie portu zbliżone do Montevideo, kotwicowisko było bardzo dobrze widoczne z otwartej wody, także byłaby to po prostu kolejna pułapka. Dodatkowo kierunek północny. Zbliżał go dościgających go ciężkich okrętów Royal Navy, do walki z którymi nie miał ani amunicji, ani prędkości. A kooperacja brazylijskich władz była wątpliwa. Najlepsze perspektywy oferował kierunek południowy, w szczególności Buenos Aires. Argentyna w tym okresie była państwem sprzyjającym Trzeciej Rzeszy, więc Langsdorff mógł spodziewać się pomocy, jak i udogodnień ze strony rządu tego państwa. Miał do wyboru albo port w Buenos Aires, na zachód i nieco na południe od Montevideo lub port Mar del Plata, około 300 mil na południe od rejonu bitwy. Mar del Plata było portem o dogodnym kotwicowisku, jednakże nie posiadało odpowiedniej infrastruktury, dzięki której możliwe stałoby się naprawienie uszkodzeń. Mogło służyć jedynie jako chwilowe wytchnienie i przystanek w dalszej drodze. Buenos Aires natomiast posiadało i duże kotwicowisko, i odpowiednie zaplecze remontowe. Jednakże problemem Buenos Aires było położenie. Admiral Graf Spee musiałby pokonać szereg płycizn, trudnych nawigacyjnie rejonów, wąskich przejść i mielizn, by wreszcie dotrzeć do portu. To tworzyło bardzo duży problem. Pancernik kieszonkowy był dużym okrętem, ze sporym zanurzeniem, około 7,5 metra. Nawigowanie byłoby bardzo utrudnione. Jednocześnie, potencjalnie, okręt mógłby zostać w tym czasie zaatakowany przez brytyjskie krążowniki mniejsze, zwinniejsze, o mniejszym zanurzeniu. Pozycja, w której by się znalazł, oznaczałaby użycie tylko jednej wieży artylerii głównej i ograniczonej ilości dział 15 cm. Ponadto, wloty wody służącej do chłodzenia silników znajdowały się w dnie okrętu. Przy pokonywaniu płycizn istniało ryzyko, że razem z wodą zostanie zasany muł, piach lub inne zanieczyszczenia. A to ponownie miałoby negatywny wpływ na stan silników okrętu, które i tak od dłuż, jakby ze względu na długi czas przebywania poza bazą, były w kiepskim stanie. Buenos Aires również prezentowało ten sam problem co Montevideo. Admiral Graf Spee znalazłby się w potrzasku, z którego nawet trudniej byłoby mu się wydostać. Opcją oczywiście było internowanie, ale Langsdorff w tym okresie nie był jeszcze zdecydowany na tą opcję po bitwie koło Rio de la Plata. Ostatnią możliwością była podróż na południe i spotkanie się z Altmarkiem. Ta droga zapewniałaby korsarzowi relatywną swobodę manewru, jak i oddalała go od największego zagrożenia w postaci Renaun i Ark Royal. Altmark również mógłby pomóc korsarzowi w złagodzeniu problemów z paliwem, jak i dostępem wody pitnej dla załogi. Ale kwestia napraw na okręcie pozostawała dalej nierozwiązana. Część uszkodzeń można byłoby naprawić na, na morzu, zakładając łagodną pogodę, co raczej byłoby myśleniem życzeniowym w tym rejonie o tej porze roku, ale najgorsze z nich pozostawałyby poza możliwościami obu okrętów. Tym samym Admiral Graf Spee znalazłby się de facto w punkcie wyjścia, ale jednocześnie znacznie dalej od kraju. Do wszystkich tych opcji należy dodać, że pancernik kieszonkowy byłby najpewniej śledzony przez brytyjskie krążowniki, Langsdorff nie znał dokładnej pozycji, pozycji HMS Cumberland, ale wiedział, że jest blisko. Poruszając się na południe, jednocześnie zbliżałby się do brytyjskiego ciężkiego krążownika. Poruszając się na północ, zbliżałby się do Renaun i Ark Royal. I tu leży dylemat Langsdorfa. Żadna decyzja, którą by podjął, nie oferowała realnej możliwości ocalenia okrętu naprawy uszkodzeń powrotu do kraju. Północ, południe, Montevideo, Buenos Aires. Gdzieby nie skierował swojego okrętu, jego szanse były bardzo małe, a problemy narastające. Każda z opcji dawała bardzo niewielką nadzieję na przedłużenie, a nie na przetrwanie rajdu, ale jednocześnie wszystkie, poza Montevideo, zwiększały ryzyko dla załogi okrętu. Langsdorf wybrał więc nie tylko najbliższy port, ale również ten, który dawał największe szanse jego załodze. Czy mógł wybrać inaczej? Tak. Czy to by cokolwiek zmieniło? Nie. O 8-13 grudnia Langsdorff miał tylko złudę wyboru, bo w istocie wszystkie opcje były tak samo złe. I finalnie decyzja o samozatopieniu Admiral Graf Spee. Jest to jedna z ciekawszych decyzji, z jakimi się spotkałem w przypadku historii wojen morskich. Langsdorff nie próbuje się przebić przez koronę Royal Navy, tylko ratuje załogę swojego okrętu i poświęca pancernik kieszonkowy. Czy miał szansę pokonać przeciwnika? Nie. Nie w żadnym realnym i możliwym do przewidzenia scenariuszu. Nie miał amunicji, nie miał prędkości, nie miał miejsca manewru. Mógł tylko wyjść z portu, poddziała Royal Navy i dać się rozszarpać. Być może dla nas i naszego polskiego ducha tego rodzaju decyzja jest niezrozumiała i wręcz tchórzliwa, ale rzeczywistość jest jednak inna. Langsdorff był profesjonalistą, był ekspertem. Jego dowodzenie opierało się na kalkulacjach i chłodnej analizie. Wiedział, że admiral Graf Spee w jego obecnym stanie. Nie ma szans przebić się przez myśliwych Haruda. Wiedział, że nie może z czystym sumieniem założyć, że jakimś cudem przeciwnikowi powinie się noga, Juda uda mu się uciec, pomijając nawet fakt, czy przed Montevideo był Ark Royal, czy też nie. Wiedział, że za jego decyzją stoi życie setek marynarzy i oficerów, którzy pozostali jemu oddani, za których on jest odpowiedzialny. I podjął bardzo trudną decyzję myślę, że znacznie trudniejszą niż samobójcze wyjście w morze. Langsdorff postanowił ocalić swoją załogę. Jedyne działanie jakie mu pozostało, o którym wiedział, że ma wysoką szansę powodzenia. Żywię ogromny respekt i szacunek do Langsdorfa właśnie za tą decyzję. Podjęcie jej było przeciwko wartościom, jakie sam wyznawał. Odwaga, honor, niezłomność. Choć to może się wydawać dziwne, łatwiej byłoby mu po prostu wyjść w morze, dać się rozstrzelać, zginąć na pokładzie z własnego okrętu z banderą powiewającą mu dumnie nad głową. Ale poświęcić okręt po to, żeby załoga, tak cenna załoga, mogła przeżyć i dalej walczyć, no do tego jest potrzebna niezwykła siła charakteru, by przeciwstawić się samemu sobie. Niestety ta decyzja również determinowała dalszy los Hansa Laksdorfa. Ocalił załogę, ale razem z okrętem poświęcił również siebie. Podsumowując, ocena decyzji dowódcy zawsze niesie ze sobą ryzyko przekłamania. Jesteśmy w pozycji posiadania wiedzy, której dowódca, w danym momencie nie mógł posiadać lub posiadać tylko częściowe informacje lub wręcz posiadać złe informacje. Biorąc to pod uwagę, Langsdorff z pewnością popełnił błędy. Przede wszystkim jego decyzja o formie ataku na Dorikstal była błędna i przyczyniła się do zguby okrętu. Również wybór miejsca, z którego dowodził w trakcie bitwy z krążownikami Haruda, była niefortunna. Wybór Forturm jako stanowiska, choć kierowana słuszną intencją, by mieć zapewnione doskonałe pole widzenia, naraził go na odniesienie ran i utraty kontroli nad okrętem. Inne decyzje jednak były podyktowane przez stan okrętu lub prawidłowe motywacje dowódcy i nie mogą być traktowane jako błędy. Sytuacja w jakiej znalazł się admiral Graf Spee była trudna, nawet można powiedzieć tragiczna, bo nie było rozwiązania, nie było kroku, który mógł podjąć Langsdorff by uratować swój okręt. Bitwa u ujścia Rio de la Plata Oferuje nam dużo interesujących informacji, które wymagają przeanalizowania i przetrawienia. Zaczniemy od spojrzenia na potencjał bojowy obu zespołów. Starcie Admiral Graf Spee z Ekseterem Ajaksem i Achillesem często przedstawia się jako starcie nierównych sił, gdzie niemiecki okręt wskazuje się jako dominujący, silniejszy, potężniejszy od przeciwników. Starcie Dawida z Goliatem, gdzie ten pierwszy jest reprezentowany przez okręty Haruda. Czy tak jednak było w rzeczywistości? Salwa burtowa z pancernika kieszonkowego z pewnością była imponująca. Sześć dział głównej artylerii wysyłało w powietrze pociski ważące 300 kg każdy, a więc 1800 kg co salwę. Działa 15 cm dokładały do tego cztery pociski po 45,5 kg każdy, a więc dodatkowe 182 kg. A więc pełna salwa burtowa ważyła nieco, ponad, nieco mniej niż 2 tony 1982 kg. Brytyjskie okręty natomiast mogły odpowiedzieć sześcioma działami 203 mm z Exetera, sześć pocisków po 116 kg każdy dla 696 kg w salwie, oraz 16 działami sześciocalowymi z lekkich krążowników, 16 pocisków po 50,8 kg dla łącznej salwy z dwóch okrętów. 812 kg. Łącznie więc Harut wysyłał w powietrze 1508 kg, znacznie mniej, 400 kg mniej od niemieckiego okrętu. Jednakże, weźmy teraz pod uwagę szybkostrzelność obu elementów. Admiral Graf Spee mógł oddać około 2 salf na minutę z głównej artylerii oraz 7 salf na minutę z działu 15 centymetrowych Daje to nam więc 2 razy 1800 kg z działu głównej artylerii i 7 razy 182 kg z artylerii pomocniczej dla łącznego wagomiaru 4874 kg na minutę dla pancernika kieszonkowego. Royal Navy natomiast mogła temu przeciwstawić 2784 kg z Exetera, około 4 salw na minutę, oraz 5684 kg z lekkich krążowników, około 7 salw na minutę. Dla łącznej sumy 8468 kg na minutę. Prawie 4 tony pocisków czy, czy amunicji więcej w każdej minucie było wystrzeliwane przez okręty Royal Navy. Choć niemiecki okręt na pewno uderzał mocniej, 283 mm pociski miały nieporównywalnie większą siłę niszczącą niż 8-calowe działa na Exeterze, nie mówiąc o 6-calowych działach na lekkich krążownikach, to jednak ilość pocisków, jakie wypluwały z siebie krążowniki Harluda, nawią z nawiązką nadrabiały braki w penetracji. Tym bardziej, że musimy wziąć teraz pod uwagę drugi aspekt, czyli opancerzenie. Choć niemiecka propaganda osnuwała typ Deutschland mitem pancernej fortecy, to w rzeczywistości nie był on lepiej opancerzony od krążowników, z którymi toczył bitwę. Jedyny rejon, który faktycznie był lepiej chroniony, to wieża artylerii głównej. Wraz z barbetami, ale pozostałe miejsce na okręcie chronił relatywnie cienki pancerz. Trafienia od brytyjskich okrętów mogły spenetrować korsarza równie dobrze, co jego własne pociski brytyjskie okręty. W takiej sytuacji ilość pocisków w powietrzu może nadrobić siłę salwy czy siłę pojedynczej salwy. Także, wbrew obiegowej opinii, to nie bestia miała przewagę, ale raczej dysponował nią zespół krążowników Haruda. Przewaga potęgowana nie tylko przez fakt, że admiral Graf Spee musiał rozdzielić swój ogień na trzy cele, podczas gdy brytyjska eskadra miała tylko jednego przeciwnika, ale również można wziąć pod uwagę nieefektywność niemieckich dział 15-centymetrowych, a wtedy rzecz wygląda jeszcze gorzej dla korsarza. Pewnym zaskoczeniem może być tu niezbyt wysoka celność dla wszystkich aktorów bitwy. Mimo posiadania zaawansowanych systemów kontroli ognia, znakomitej pogody i zasięgu boju, który możemy uznać za średni, a nawet bliski, żaden z okrętów nie przekroczył 5% celności. Duet Leandrów osiągnął 16 trafień dla wartości 4,8%, Exeter tylko 2,66% z 3 trafień, a Admiral Graf Spee 3,48%. W przypadku Exeter'a można wziąć pod uwagę fakt, że jego stacja kontroli ognia została uszkodzona i ogień był prowadzony z zapasowego stanowiska, a później z lokalnej kontroli wieży Y. To odbiło się na celnością okrętu, który osiągnął tylko 3 trafienia. Admiral Graf Szp jednak rozczarowuje, jego potężne działa posiadały bardzo dobrą balistykę na tych dystansach, duża prędkość wylotowa dawała płaską trajektorię, jego stacja kontroli ognia była umieszczona wysoko, a widoczność była doskonała. Korsarz powinien tutaj zdecydowanie wieść prym pod względem celności, jako posiadający najlepsze ku temu warunki i możliwości. A w trakcie bitwy osiągnął w sumie tylko 8 trafień 7 na HMS Exeter i 1 na HMS Ajax. Dramatyczny występ artylerii pomocniczej rzutuje tutaj niewątpliwie na wyniki. Działa 15-cm, wystrzeliły 377 pocisków, nie osiągając ani jednego trafienia, ani też niespecjalnie upadając w pobliżu celu. Czy był to pech, czy zła kontrola ognia, czy też manewrowanie brytyjskich okrętów, no trudno powiedzieć. Fakt jednak pozostaje taki, że duża inwestycja w artylerię pomocniczą nie przyniosła żadnego zwrotu w przypadku niemieckiego korsarza. Kolejnym wielce ciekawym aspektem bitwy ujścia Rio de la Plata jest przeżywalność okrętów, a w szczególności Exetera. To jest aspekt, któremu z nieznanych mi powodów nie poświęca, nie poświęca się dużo czasu i miejsca, a jest to przecież niezwykła sprawa. Admiral Graf Spee posiadał w istocie działa kalibru montowanego na okrętach liniowych. W trakcie I wojny światowej działa 280 mm, stanowiły główne uzbrojenie drednotów typu Nassau i większości predrednotów, a także główne uzbrojenie krążowników liniowych aż do typu Derflinger. Oczywiście no były to najmniejsze działa tego rodzaju, ale wciąż były to działa o liniowym rodowodzie i aspiracjach. A tymczasem HMS Exeter, kolokwialnie mówiąc, budżetowy ciężki krążownik, otrzymał 7 bezpośrednich trafień oraz kilka bliskich trafień, a mimo to przetrwał bitwę. Co więcej, się, wycofał się z niej o własnych siłach. Exeter nie był dużym okrętem, nie był dobrze opancerzonym okrętem. Był to średniej wielkości krążownik po przecenie. To, że udało mu się przetrwać bitwę mimo odniesionych uszkodzeń, jest tak naprawdę imponujące, ale. Nie należy też zapominać o fakcie, o którym wspomniałem w historii Bismarcka. Zatopienie okrętu tylko za pomocą artylerii, artylerii głównej, to o ile nie doprowadzi do eksplozji magazynów amunicyjnych, no może trwać bardzo długo i kosztować znacznie więcej amunicji. Jeżeli pociski uderzają pod płaskim kątem, jak było w tym przypadku, nie powodują trafień skutkujących zalaniami, przeciwnik może zostać wyłączony z akcji, ale niekoniecznie zatopiony. Tak też i stało się w przypadku Ecetera. Choć w jego przypadku było też i dosyć blisko, ponieważ jeden z pocisków, jak pamiętamy, przebił burtem krążownika tuż przed pasem pancernym i eksplodował nad magazynami amunicji dla dział 4-calowych, które znajdowały się z kolei blisko magazynów dla dział 8-calowych. Szczęśliwie dla krążownika pokład pancerny zatrzymał większość skutków tego trafienia i nie dopuścił do penetracji magazynu, w konsekwencji ocalając najprawdopodobniej okręt. Nieco inaczej sytuacja wygląda z uszkodzeniami odniesionymi przez korsarza. Trafienie od HMS Exeter, które przebiło, które przebiło pancerz burtowy i gruź pancerną, było zaskoczeniem. Ośmiocalowy pocisk nad wyraz dobrze poradził sobie z pancerzem korsarza. i gdyby trafienie miało miejsce nieco dalej od działu, w przedziale silnikowym, być może Admiral Graf Spee nie dopłynąłby do Montevideo. Dla przeciwwagi jednak, ogień z dział 6-calowych przyniósł rozczarowujące efekty. Trafienie z pewnością zdemolowały rozmaite pomieszczenia i sektory na okręcie oraz przede wszystkim wybiły dziury w poszyciu, ale pod względem zmniejszenia zdolności bojowych celu nie przyniosły żadnego efektu. Co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że w pacernik kieszonkowy trafiło aż 16 takich pocisków. Ponownie, czy była to kwestia pecha, czy też zbyt słabej siły uderzeniowej pocisku, trudno dać tu jednoznaczną odpowiedź. Ale nie da się ukryć, że jak na tę ilość trafień, to ich efekty pozostawiają sporo do życzenia. Interesujące jest również to, że mimo iż brytyjskie krążowniki otrzymały szereg trafień w wieże artylerii głównej, to nie doszło do tak tragicznych eksplozji, jak miało to miejsce w trakcie bitwy jutlandzkiej. Exeter został trafiony trzykrotnie po jednym trafieniu w każdą wieżę, a JAX otrzymał jedno trafienie, które wyłączyło z akcji, wyłączyło z akcji dwie rufowe wieże. Mimo penetracji zarówno samych stanowisk jak i babet w przypadku Ajaxa, nie doszło do eksplozji magazynów. Wydaje się więc, że chociaż część pracy domowej zadanej Royal Navy przez HMS flotę w trakcie I wojny światowej zostało odrobionych. Finalnie musimy się też na chwilę zatrzymać przy wyborze amunicji Admiral Graf Spee. W trakcie bitwy pancernik kieszonkowy zużył ponad 400 pocisków do głównej artylerii, ale większość z nich to były pociski odłamkowe. Okręt wystrzelił 200 pocisków HE z zapalnikiem w nosie, czyli wybuchających natychmiastowo przy kontakcie z płytą pancerza oraz 184 pociski HE z zapalnikiem u podstawy, czyli te, które penetrowały do wnętrza okrętu i wybuchały, ale miały problem z penetracją grubego pancerza. Okręt wystrzelił tylko 30 pocisków przeciwpancernych. Pociski przeciwpancerne były oszczędzane z dwóch powodów. Po pierwsze, Gdyby doszło do walki z cięższym okretem, jak Renan lub Dunkirk, tylko ta amunicja miałaby szansę na zadanie liczących się uszkodzeń. Po drugie, istniała szansa, że pocisk AP po prostu przeleci na wylot przez lekko opancerzone krążowniki Royal Navy, nie czyniąc większych szkód. Ciężko jednoznacznie określić czy ocenić, na ile decyzja o oszczędzaniu amunicji przeciwpancernej była trafna. Exeter i Leandry posiadały opancerzone rejony zdolne do uruchomienia zapalnika, a jednocześnie pancerz był zdecydowanie zbyt cienki, by zatrzymać 283 mm pocisk przed penetracją. Być może wspomniane wcześniej trafienie, które omal nie doprowadziło do zguby, Etc. W przypadku użycia amunicji przeciwpancernej nie skończyłoby się tak korzystnie dla brytyjskiego krążownika. Również trafienie Wajaksa, które miało miejsce pod koniec bitwy, najpewniej było przy użyciu pocisku przeciwpancernego, który przebił barbetę krążownika na wylot. Ale nie eksplodował w środku, a dopiero poza barbetą w kajucie Haruda, więc jakiś argument tutaj, że te pociski były po prostu zbyt silne, można byłoby wysnuwać. Podsumowując, bitwa o uścia Rio de la Plata oferuje sporo ciekawych informacji. Skuteczność ognia artyleryjskiego jest być może najważniejsza, gdyż zdradza, co stanie się z Bismarkiem w niedalekiej przyszłości. Exeter rekordista, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość otrzymanych przez krążownik trafień najcięższym kalibrem artylerii. Sprawił się nadzwyczaj dobrze jak na okręt swojej wielkości. Być może największym zaskoczeniem jest tutaj nieefektywność działu sześciocalowych. To, że Ajaxowi i Achillesowi nie udało się dokonać żadnych poważniejszych uszkodzeń na niemieckim okręcie w znaczeniu zdolności bojowej, jest interesujące. Royal Navy całkowicie porzuciła ideę krążowników uzbrojonych w działa 8-calowe i po Exeterze nie powstał już żaden tego rodzaju okręt w Wielkiej Brytanii. Wszystkie krążowniki były uzbrojone w działa sześciocalowe, a czy większej ilości per okręt niż miało to miejsce na Landrach. Przyszłe starcia, co prawda, no, poprawiają nieco reputację tego kalibru nad szarpniętą pod Rio de la Plata, ale nie da się ukryć, że w walce z Admiral Graf nie osiągnęły one oczekiwanych rezultatów. Obie strony korzystały z uzbrojenia torpedowego, ale bez efektów, poza koniecznością wykonywania uników. Samolot katapultowany z Ajaxa również nie przyniósł większych korzyści. Być może gdyby opuścił pokład krążownika wcześniej i nie miał problemów z ustawieniem odpowiedniej częstotliwości komunikacji, byłoby inaczej. Ale ostatecznie bitwa u ujścia Rio de la Plata było, była bardzo klasycznym starciem bez użycia radarów, bez użycia rozpoznania z powietrza od czysta wymiana ognia między dwiema stronami konfliktu. Na koniec pozostaje nam odpowiedź tylko na jedno pytanie. Czy idea pancernika kieszonkowego i Admiral Graf Spee jako reprezentanta tej idei była sukcesem, czy porażką? Samo pytanie, choć brzmi oczywiście prosto, to w rzeczywistości jest ogromnie skomplikowane i wielowymiarowe. W niektórych aspektach typ Deutschland okazał się porażką, w innych z pewnością moglibyśmy go ocenić jako sukces, a w jeszcze innych ocena jest mieszana. Przyjrzyjmy się więc poszczególnym aspektom okrętów tego typu. Zaczniemy od rzeczy najprostszej, czyli oceny skuteczności Admiral Graf Spee w jego roli korsarza. Czy wysiłek włożony w ten okręt spłacił się w tonażu zatopionych alianckich statków? I tu niestety musimy dać negatywną odpowiedź. W trakcie swojego korsarskiego rejsu, który trwał prawie 4 miesiące, Ryderowi udało się zatopić tylko 9 statków o łącznym tonażu 50 089 ton rejestrowych. Ta liczba sama w sobie nie mówi nam być może zbyt dużo, musimy ją porównać z innymi cyframi. W okresie działania Korsarza skromna flota okrętów podwodnych Kriegsmarine, licząca mniej niż 40 aktywnych jednostek, w tym tylko 20 dużych okrętów podwodnych typu 7 i 9 oraz 18 mniejszych typu 2, zatopiła 509 321 ton. Bez wnikania w detale, większość tych zatopień, około 90%, przypadła na duże, oceaniczne jednostki 7 i 9. Zakładając ponownie, dość oględnie, około 20 działających w danym okresie pełnomorskich jednostek, to na jeden okręt podwodny przypada nieco więcej jak 22 tysiące ton zatopionego tonażu. Oczywiście jest to mniej niż dokonał Admiral Graf Spee, ale jeżeli porównamy tonaż sprawcy... Ponad 16 tysięcy ton dla pancernika kieszonkowego i odpowiednio 1100 ton dla typu 9 albo 870 ton dla typu 7, to porównanie nie wygląda zbyt dobrze dla rajdera. Dodajmy również, że jest to okres, w którym niemieckie okręty podwodne musiały przedzierać się na Atlantyk czy przy, przez ocean z Niemiec. Po upadku Francji i przeniesienia bas na tamtejsze wybrzeże skuteczność u botów wzrosła. Być może najlepszą ilustracją porażki Admiral Graf Spee jako okrętu korsarskiego jest historia Jürgena Wattenberga, służącego jako Kapitan Leutnant na korsarzu. Po samozatopieniu niemieckiego okrętu, Wattenberg został internowany, ale udało mu się powrócić do kraju, gdzie następnie objął dowodzenie na niemieckim okręcie podwodnym typu 9C U-162. Dowodząc tym okrętem w ciągu trzech patroli od lutego 1942 roku do sierpnia 1942 roku zatopił 14 statków o łącznym tonażu 82 027 ton. A to wszystko wielokrotnie mniejszym kosztem, z mniejszym ryzykiem i mniejszą załogą. Ale również krążowniki pomocnicze Kriegsmarine osiągnęły lepsze rezultaty. Jedynym okrętem, który nie przebił wyniku Admiral Graf Spee był Stier którego rejs został brutalnie przerwany przez transportowiec Stephen Hopkins w znanej historii pojedynku tych dwóch okrętów. Stier zatopił tylko 29409 ton. Pozostałe krążowniki pomocnicze zatopiły od 56 tysięcy ton jak np. Wider do 144 000 ton jak np. Atlantis. Co prawda większość z tych wyników była efektem działań rozłożonych w znacznie dłuższym czasie, dla przykładu, Atlantis, który był najbardziej skutecznym z niemieckich krążowników pomocniczych, zatopił 144 384 tony rejestrowe, ale w przeciągu ponad 600 dni operowania. A mimo to, działanie krążowników pomocniczych, choć bardzo interesujące i często dramatyczne, to jednak również nie możemy ich kategoryzować jako duży sukces. A wręcz przeciwnie, raczej pozostają one rozczarowującym elementem korsarskiego ramienia Kriegsmarine. Tym samym, wracając do Admiral Graf Spee, niestety pod względem zatopionego tonażu alianckich statków niemiecki okręt spisał się słabo. Bardzo kosztowny zarówno w konstrukcji, jak i w operowaniu, z dużą załogą, ten piękny okręt osiągnął mniej niż dwa uboty z 50 członkami załogi na pokładzie. Wiemy więc, że jako korsarz w wymiarze taktycznym, Admiral Graf Spee no, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Jak jednak wyglądała sytuacja w wymiarze logistycznym? Jak reprezentant typu Deutschland pasowywał się w plan prowadzenia kampanii korsarskiej na Atlantyku przez Raidera? Musimy sobie przypomnieć najpierw jak Raider, ową kampanię zamierzał realizować. Głównodowodzący Kriegsmarine dokładnie przeanalizował działania niemieckich raiderów należących do Hochsee Flotte. Sukcesy, porażki, trudności i możliwości. Gryzając się w naturę tych działań, szybko odkrył, że jednym z największych i de facto krytycznych problemów dla niemieckich okrętów była kwestia baz i zaopatrzenia. Cesarskie Niemcy nie posiadały wystarczającego zaplecza w swoich terytoriach zamorskich, by skutecznie wspierać działania okrętów oddelegowanych w tamte rejony. Dodatkowo, wszelkie bazy były tak oddalone od kraju, że reakcja floty na jakiekolwiek zagrożenie na Dalekim Wschodzie była po prostu niemożliwa. A do tego Hochsee Flotte potrzebowała swoich wszystkich sił na Morzu Północnym do walki z Royal Navy, a nie na Trzecioszędnym Pacyfiku, by zapewnić bezpieczeństwo i tak skreślonym na wstępie bazom w Koloniach. Ryder dokonał słusznej konstatacji, że jedynym sposobem dla niemieckiej floty, by skutecznie operować poza Morzem Północnym i Bałtykiem, jest zapewnienie raiderom jakiejś formy mobilnej bazy, jakiejś formy mobilnego zaplecza. W trakcie II wojny światowej ta idea była jeszcze ważniejsza, ale też i do pewnego stopnia oczywista, gdyż po I wojnie światowej Niemcy utraciły te nieliczne terytoria na Pacyfiku, które mieli. Tym samym Reder opracował prosty i skuteczny plan. Razem z okrętami wojennymi, III Rzesza budowała również specjalnie zaprojektowane okręty wsparcia, mogące służyć jako tankowiec, okręt naprawczy czy zaopatrzeniowiec. Nie były to też obojętnie jakie okręty. Musiały posiadać dużą dzielność morską, duży zasięg, wysoką prędkość. Musiały być zdolne do długiego operowania poza bazą, jak i do szybkiej zmiany rejonu działania tak, by sprawnie wspierać mobilnego korsarza. Tym samym najpierw III Rzesza sprawdziła sam koncept na różnego rodzaju ćwiczeniach i manewrach, by w połowie lat 30. rozpocząć budowę serii tego rodzaju okrętów, nazwanych Tross Shift, m.in. Jednego z aktorów naszej opowieści, Altmarka. Altmark należał do typu Ditmarschen, sześciu okrętów zaopatrzeniowych, które rozpoczęły wchodzenie do służby w 1938 roku. Współpracujący z Admiral Graf Szpe zaopatrzeniowiec wypierał ponad 20 tysięcy ton. Mógł przenosić około 18 tysięcy ton ładunku paliwa, wody, amunicji, jedzenia, wszystkiego, co mogło być potrzebne korsarzowi. Miał zasięg 12 500 mil morskich a prędkość maksymalna wynosiła 21 węzłów. Był to duży, nowoczesny, dobrze przystosowany do swoich zadań okręt. I choć ten materiał się skupia na Bestii, to prawda jest taka, że bez Altmarka ten rajd byłby znacznie krótszy. I tu wracamy do naszej oceny logistycznej. Pod względem realizowania idei zamorskiej mobilnej bazy wymyślonej przez Raidera, rajd Admiral Graf Spee był stuprocentowym sukcesem. Współpraca między korsarzem a Altmarkiem odbywała się bez pudła. Jedną z technik opracowanych przez Kriegsmarine było tankowanie na morzu, które odbywało się czasami również w ruchu. Altmark prowadził szyk, wypuszczając linę z Bebna na rufie, która to lina była następnie podejmowana przez motorówkę z Admiral Graf Spee i przenoszona na pokład korsarza. Za pomocą tej liny podawano wąż paliwowy i następował proces tankowania. W tamtym okresie było to jedno z pierwszych państw na świecie, które opracowało i stosowało tą metodę w praktyce. Tutaj Prym wiodła US Navy, która de facto borykała się z podobnym problemem logistycznym jak Raider. Zaopatrzenie takie jak amunicja czy prowiant był czy było transportowane na pokład korsarza za pomocą łodzi i motorówek. Admiral Graf Spee spotkał się z Altmarkiem w trakcie swojego rajdu dziewięciokrotnie. Pierwsze spotkanie miało miejsce 1 września 1939 roku, ostatnie 6 grudnia 1939 roku. W wymiarze logistycznym więc Admiral Graf Spee i Altmark spisali się znakomicie. Trudno jednoznacznie określić o ile sprawna współpraca między tymi dwoma okrętami wydłużyła okres trwania rajdu, ale jest to wartość znaczna. Niestety w przyszłości dzięki wywiadowczym postępom Wielkiej Brytanii tego rodzaju działania były znacznie utrudnione, a okrety zaopatrzeniowe zbiornikowce były tropione i bezlitośnie zatapiane przez odpowiednio poinformowane siły Royal Navy. Jednakże w przypadku rajdu Admiral Graf ta taktyka była realizowana sprawnie, skutecznie, potwierdzając do pewnego stopnia przedwojenne założenia Erisa Redera. Poza wymiarem taktycznym i logistycznym Admiral Graf Spee operował również jako jeden z elementów szerszej strategii głównodowodzącego Kriegsmarine. Erich Raeder zdawał sobie sprawę z oczywistej przewagi ilościowej i jakościowej, jaką miała nad jego flotą Royal Navy. Wiedział, że nie może rzucić bezpośredniego wyzwania tej sile i musi opracować alternatywny plan. Wyszedł więc z założenia, że jeżeli będzie prowadził działania korsarskie i stworzy odpowiednie zaplecze logistyczne będzie mógł poszczególne elementy swojej floty przekuć w siłę zdolną do działania w wymiarze strategicznym. Założył, że Kriegsmarine będzie flotą złożoną z jednostek podobnych do typu Deutschland, a więc szybkich, silnie uzbrojonych korsarzy o dużym zasięgu i dużej autonomii działań. Jeżeli uda mu się zbudować ich sporą liczbę, będzie w stanie zorganizować te siły jako osobne zespoły uderzeniowe, każdy okręt akompaniowany przez tankowiec zdolny do zadawania ciosów w dowolnym miejscu. Tym samym stworzy szereg zagrożeń, gdzie każde z nich będzie wymagało proporcjonalnie większego nakładu sił Royal Navy do tego, by je zneutralizować. A zatem Raider rozciągnie siły przeciwnika do granic możliwości, a to może odsłonić wrażliwe podbrzusze Wielkiej Brytanii. Jeżeli Royal Navy skieruje pięć okrętów do złapania jednego korsarza, to drugi korsarz może dopaść słabiej chroniony konwój lub operować dłużej bez ryzyka kontrakcji ze strony floty Wielkiej Brytanii. I w tym aspekcie sukces Admiral Graf Szpy jest połowiczny. W istocie do walki z niemieckim rajderem Royal Navy skierowała znaczne siły. Krążownik liniowy, lotniskowiec uderzeniowy, cztery krążowniki. Kolejne okręty były również zaangażowane w kontrakcję, ale nie tak bezpośrednio jak Renault Ark Royal i okręty Harwooda. Również Marine National skierowała swoją uwagę na działania Korsarza. Także pod względem ściągnięcia na siebie uwagi, Admiral Graf Spee jak najbardziej spełni swoje zadanie. Do walki z nim Royal Navy skierowała znaczne siły, w tym cenny krążownik liniowy i lotniskowiec. Jednakże druga część planu Rydera się nie powiodła. Koncentracja sił Royal Navy mająca na celu likwidację Admiral Graf Spee, nie zaowocowała odsłonięciem tłustych konsków dla innych okrętów. Jednym z powodów był fakt, że kooperacja między poszczególnymi okrętami a dowództwem na lądzie zawiodło. Ani Deutschland, ani Admiral Scheer, ani Scharnhorst, ani Gneisnau nie skorzystały na tym, że w tym samym, na cza w tym samym czasie na morzu operowały inne okręty Kriegsmarine. Ba, sam Admiral Graf Spee również nie znalazł bezbronnych ofiar w dużej ilości, a i ostatecznie presja Royal Navy doprowadziła do jego zatopienia. Dowództwo Kriegsmarine nie potrafiła wykryć lub też zorganizować swoich pionków w taki sposób, by zaszachować przeciwnika. Również nie pomógł tutaj fakt, że w tym okresie Royal Navy nie była specjalnie rozciągnięta. Włochy pozostawały neutralne, a więc Morze Śródziemne było powiedzmy sobie drugoplanowym teatrem działań. Konflikt z Japonią jeszcze długo nie zaistnieje, a więc ponownie Daleki Wschód również drugoplanowy teatr działań. Francja wciąż brała udział w wojnie. Kriegsmarine miała po prostu za mało okrętów, by zmusić Royal Navy do podejmowania ryzykownych działań. Tutaj być może czkawką odbija się też budowa Bismarcka i Tirpica. Gdyby na oceanach operowały nie trzy, ale sześć pancerników kieszonkowych wraz z Scharnhorstem i Gneisenauem, kto wie, może przyniosłoby to lepsze efekty. A tak, większość ciężkich okrętów Kriegsmarine w listopadzie wróciła do baz z mizernymi wynikami na swoich kontach Zagonione do portów przez liczniejsze siły Royal Navy. Tym samym strategiczny aspekt działania Admiral Graf Spee pozostaje no, niezadowalający. Royal Navy w istocie użyła do pościgu bestii znacznych sił, ale nie zaowocowało to zwiększoną ilością zatopień wykonanych przez pozostałe okręty Kriegsmarine. Ostatnim aspektem, który musimy poddać analizie, jest skuteczność Admiral Graf Spee, a przez niego całego typu Deutschland i konceptu pancernika kieszonkowego w bitewnym scenariuszu. I tu być może będzie się czaiła największa kontrowersja, ale podejmę próbę racjonalnego argumentowania swoich racji. Ponownie musimy się cofnąć do niemieckich doświadczeń z okresu I wojny światowej. Największym zagrożeniem dla korsarzy, oprócz trudności logistycznych, była oczywiście flota przeciwnika. Ale wojna na szlakach transportowych, czy szerzej wojna korsarska, posiada swój unikalny charakter. Jedną ze specyficznych cech tego rodzaju działań jest fakt, że korsarz najczęściej operuje samemu, ale też i najczęściej spotyka się z kontrakcją ze strony pojedynczego przeciwnika. Doświadczenia z pierwszej wojny światowej zdają się to potwierdzać i w stosunku do lekkich krążowników, jak i do krążowników pomocniczych. Podobnie sytuacja przedstawia się w II wojnie światowej. Oczywiście. Są też i wyjątki od tej reguły, jak na przykład los eskadry dalekowschodniej w I wojnie światowej, czy bitwa na Morzu Barenca w trakcie II wojny światowej. Jeżeli jednak chodzi o samotnie operujących korsarzy, ich los najczęściej był determinowany w pojedynku z jednym przeciwnikiem, jak na przykład SMS Mden versus Chmas Sydney, czy sławna warka krążownika pomocniczego Cormoran z następcą pogromcy Mdena noszącego tą samą nazwę. W tym kontekście. Bitwa u ujścia Rio de la Plata jest wyjątkowa, gdyż samotny rajder stoczył walkę nie z jednym, lecz z trójką przeciwników. Projekt typu Deutschland jako jeden z warunków posiadał założenie, że okręt ma być zdolny pokonać dowolny okręt słabszy od niego lub uciec dowolnemu okrętowi silniejszemu od niego. Jednakże niekoniecznie dotyczyło to walki z zespołem paru okrętów jednostkowo słabszych od pancernika kieszonkowego. Tutaj nawiązujemy zgrabnie do planów admiralicji, o których wspomniałem przy omawianiu typu Leander. Admiral Graf Schwe powinien z łatwością poradzić sobie z Exeterem, Ajaxem lub Achillesem, gdyby napotkał któregoś z nich w pojedynkę. Jednakże ani jego projekt, ani jego konstrukcja nie gwarantowała, a wręcz przeciwnie, że poradzi sobie z trójką takich przeciwników naraz. Przy projektowaniu okrętów tego typu taka możliwość w ogóle nie była brana pod uwagę, bo i skąd? Żadne wojenne doświadczenie nie wskazywało na to, że Royal Navy będzie organizowała tego rodzaju zespoły na oddalonych szlakach handlowych, by polować na jeden krążownik. W trakcie pierwszej wojny światowej tylko SMS Dresden, który przetrwał anihilację eskadry von Spee koło Falklandów, znalazł się dziobem w dziób z dwoma krążownikami HMS Glasgow i HMS Kent. A i to wynikało z faktu, że zostały one po prostu oddzielone od wcześniej istniejącej eskadry szturdego i znajdowały się w pobliżu. I tu wróćmy na chwilę do wspomnianego mówienia typu lander, admiralicja, biorąc pod uwagę fakt, że okręty były uzbrojone w działa mniejszego kalibru niż potencjalni przeciwnicy 6 działa versus 8-calowe działa, zalecała parowanie okrętów tego typu z ciężkimi krążownikami. W nieczęstym przypływie geniuszu, admiralicja przewidziała, co się wydarzy 13 grudnia 1939 roku. W konsekwencji, admiral Graf Spe, silniejszy od dowolnego krążownika, szybszy od dowolnego pancernika no, po, poza paroma wyjątkami został przeciwstawiony eskadrze Haruda do walki, z którą nie był ani projektowany, ani odpowiednio wyposażony. A czemu nie był oni odpowiednio wyposażony? Admiral Graf P choć posiadał silniejsze uzbrojenie salwa do salwy, to jednak również cierpiał ze względu na swoją konfigurację. Rozdzielenie ognia artylerii głównej w przypadku posiadania tylko dwóch wież i sześciu dział prowadziłoby do tego, że jego ogień nie tylko byłby mniej celny ze względu na mm, trudności w ocenie upadku salwy, ale również szanse na trafienie drastycznie by zmalały. Trzy pociski w powietrzu, biorąc pod uwagę naturalną niecelność walki artyleryjskiej, dyspersję salwy, znacząco zmniejszają szansę, że któryś trafi. Nawet jak odległość, odchylenie, kurs i prędkość przeciwnika zostaną poprawnie ocenione przez oficera artylerii. A więc, by skutecznie walczyć, Admiral Graf Szpe musiał koncentrować ogień swojej artylerii głównej na jednym przeciwniku, jednym celu. Ponownie, przy jednym przeciwniku to nie stanowi problemu, ale przy trzech już tak. Jeżeli do tego dodamy, co wspomniałem nieco wcześniej, że de facto to brytyjski zespół dysponował przewagą w bitwie to dochodzimy do bardzo interesującego wniosku. Otóż, bitwą u ujścia Rio de la Plata zdecydowanie zwyciężył admiral Graf Szpe, jednocześnie dając, da dając bardzo silny argument za swoją koncepcją. Po pierwsze, ciężko uszkodził, a następnie wytrącił z walki HMS Exeter swojego najgroźniejszego przeciwnika. Dokonał tego nie tylko otrzymując samemu skromne uszkodzenia, ale również walcząc jednocześnie z dwoma lekkimi krążownikami. De facto, zatopienie brytyjskiego ciężkiego krążownika było jak najbardziej możliwe. Exetera uratowała tylko ostrożność, być może nawet przesadna ostrożność Langsdorffa. Gdyby więc Admiral Graf Spee musiał się mierzyć tylko z Exeterem, do czego został zaprojektowany, jego sukces byłby oczywisty. Ale w sytuacji, w której się znalazł, musiał również toczyć walkę z dwoma Leandrami. I tu, po drugie, ponownie odniósł sukces. To brytyjskie krążowniki przerywają walkę, Mimo posiadania przewagi 2 do 1, wycofują się, stawiając zasłonę dymną i odnosząc uszkodzenia. A więc nasza bestia pokonała swojego głównego adwersarza, mimo znajdowania się w niekorzystnej sytuacji, tocząc walkę 1 na 3, a do tego zmusiła pozostałych dwóch myśliwych do salwowania się ucieczką. Jest to całkowite zwycięstwo niemieckiego okrętu i potwierdzenie słuszności założeń projektowych tego typu. Oczywiście, ostatecznie Admiral Graf Spee został pokonany, ale nie przez siły Royal Navy, a przez logistykę i charakter swojej misji. Czy ta bitwa miałaby takie same konsekwencje, gdyby miała miejsce nie w grudniu, lecz we wrześniu lub październiku, kiedy osiągi korsarza nie zostały obniżone przez ciągły pobyt na morzu poza bazą? Brytyjskie okręty były regularnie serwisowane. HMS Exeter był świeżo podokowany w port Stanley w Falklandach na Falklandach. Po przeglądzie kotłowni, maszynowni, jak i po oczyszczeniu części dennej znarośli. Admiral Graf Spee był 116 dni na morzu w momencie bitwy, bez żadnego przeglądu. Gdyby bitwa miała miejsce we wrześniu, to czy Langsdorff dalej wybrałby Montevideo, czy raczej starałby się zgubić swoich prześladowców pod osłoną nocy? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. I musimy zakończyć nasz materiał postawieniem jednego pytania. Czy pancernik kieszonkowy był warty swojej ceny. Czy wysiłek włożony w jego budowę i w jego działania był warty finansowych, logistycznych, materiałowych i ludzkich nakładów? I tu, no niestety, muszę dać raczej negatywną odpowiedź. Mimo tego, iż moja ocena bitwy ujścia Rio de la Plata jest korzystna dla niemieckiego okrętu, to musimy jednak oceniać całość rajdu. Admiral Graf Spee nie uzyskał imponującego wyniku w walce z aliancką żeglugą, a stoczona bitwa, nawet jeżeli była sukcesem, nie umożliwiła mu powrotu do kraju i ocalenia okrętu. Możemy tutaj dokonać paraleli między losem Admiral Graf Spee a bitwą jutlandzką. W wymiarze taktycznym oba te wydarzenia wskazują na przewagę niemieckiej strony, choć w obu przypadkach z pewnymi zastrzeżeniami, ale w wymiarze strategicznym są klęskami niemieckiej marynarki. Admiral Graf Spee po wygranej bitwie zostaje zamknięty w pułapce i po wyczerpaniu czasu dokonuje samozatopienia. Ze flotę. Po wygranej bitwie jutlandzkiej, również większość wojny spędza w bazie, by ostatecznie dokonać samozatopienia ponownie w Scapa Flow, kiedy Kaiserowi i cesarstwu kończy się czas. Admiral Graf Spee typ Deutschland, stanowi jednak nieodmienne, niezwykle ciekawą historię. Historię dobrze znaną. Opisywaną szeroko w literaturze marynistycznej, tej bardziej poważnej, jak i tej bardziej beletrystycznej, pancerniki kieszonkowe zapalają miłośników marynistyki do wszelkiego rodzaju dyskusji, a z osobą Langsdorfa zawsze wiążą się kontrowersje. Ostatecznie jednak być może najlepszym epitafium dla tych okrętów jest prosta obserwacja. Nigdy więcej nie powstał okręt nawet zbliżony do typu Doitschland w swoim projekcie i w swoich charakterystykach. Stanowią one unikat, event, i być może właśnie dlatego są tak interesujące. Wszystko, co dobre, proszę państwa, się kończy. Tak i my żegnamy się z Admiral Graf Spee i z pancernikami kieszonkowymi. Do tych okrętów pewnie kiedyś wrócimy, ale myślę, że nie prędko. Graf Spee był pięknym okrętem o ciekawej historii. Jego nietypowa konfiguracja przykuwała moją uwagę od samego początku kształtowania się moich marynistycznych zamiłowań. Mam nadzieję, że moja opowieść i Was zapoczątkowała nić sympatii dla tego niezwykłego typu. Jak zawsze, muszę podziękować patronom za ich wsparcie. Wasze wsparcie jest nieocenione w motywowaniu mojej leniwej osoby do dalszej pracy. Wielkie dzięki dla Was. Jak materiał Wam się podoba, kliknijcie przycisk subskrybuj. Jak chcecie mnie wesprzeć w dalszej rzeźbie, zajrzyjcie na patronite. I teraz, co dalej? Teraz wejdziemy na pokład amerykańskich okretów typu Alaska, jakiejkolwiek klasy, by one nie były, myślę, że nie będziecie musieli w sumie na to dosyć długo czekać. Widzimy się zatem już niedługo, trzymajcie się, hej.